wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Pronobis i pracuję w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i będę miała zaszczyt i przyjemność prowadzić dzisiejszą uroczystość. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam dzisiejszych laureatów, ich rodziny, przyjaciół i bliskich. To Państwo są dzisiaj najważniejsi. W tym roku zgłosiło się 1476 kandydatów i za chwileczkę 127 uzyska stypendium START, z tym dwa wyróżnienia, o którym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Jeżeli chodzi o rankingi, to najwięcej stypendiów uzyskała chemia, później fizyka zaraz, później biologia molekularna, medyczna. Jeżeli chodzi o miasta, to Warszawa, później Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk. Zastanawiałem się, co powiedzieć Państwu przy tej okazji, żeby to nie było banalne, żeby Państwo zapamiętali przynajmniej parę elementów z tego wystąpienia. Myślę, że pytanie jest takie, czy jest jakaś recepta na sukces naukowy. Prawdziwym sukcesem to jest przejść do historii. To jest to, żeby moje doświadczenie, mój wynik był pokazany w podręczniku na przykład studentów i niewielu osobom się udało. Na to, żeby to osiągnąć, moim zdaniem uczony powinien być ciekawy otaczającego go świata, ale z drugiej strony w swojej pracy powinien ciągle wątpić, ciągle szukać nie elementów, które potwierdzają daną hipotezę, ale elementów, które mogą obalić tą hipotezę, bo wystarczy jeden taki element, żeby ta hipoteza już nie była słuszna. No i na samym końcu z tych elementów, które są moim zdaniem niezwykle ważne, to jest trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście, żeby osiągnąć coś w nauce, a więc odkryć zupełnie coś nowego. Ale szczęściu trzeba pomagać. Trzeba ciężko pracować. Pozwolicie Państwo, że zwrócę się do Was jak no, kolega, koleżanka, do młodszych adeptów nauki, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę dla każdego uczonego wielka radość móc się spotkać z tak znakomitym gronem młodych ludzi, z którymi wiążemy ogromne nadzieje. Jesteście najlepsi z najlepszych i w związku z tym nasze nadzieje muszą się na Was koncentrować i dlatego Fundacja otacza Was dalej swoją opieką, ponieważ no, każdą młodą roślinę, która daje nadzieję, że się pięknie rozwinie i będzie pięknie kwitła, trzeba kultywować. Chciałam Wam życzyć wielu sukcesów, ponieważ na nie na pewno przez tą determinację, którą już wykazujecie, zasłużyliście i mam nadzieję, że dzięki Wam polska nauka poszybuje na te miejsca, do których aspiruje i że będziecie rzeczywiście powodem do naszej dumy i będziemy mogli mówić, że to dzięki Fundacji i dzięki temu, że Wasi starsi koledzy Was zauważyli. Macie tę szansę, skorzystajcie z niej. Szanowni Państwo, czas przejść do najważniejszej części dzisiejszego spotkania. Wyróżniony przez Fundację został doktor nauk medycznych Wojciech Fendler z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który stypendium START otrzymuje po raz drugi. W tym roku na to wyróżnienie zasłużył także magister inżynier Grzegorz Soboń. Grzegorz Soboń jest doktorantem w grupie elektroniki laserowej i światłowodowej Politechniki Wrocławskiej.